Telefony NASA rozdzwoniły się jak oszalałe. Pracownika call center zalewa pot ze stresu. Ledwo ma czas odpowiadać na wiadomości, które otrzymuje. A wszystkie trąbią o tym samym. Na Księżycu widać jakieś błyski. I faktycznie setki, a nawet tysiące amatorów astronomii obserwowało Księżyc tamtej nocy, gdy nagle zobaczyli na nim jakieś światełka. Zupełnie jakby ktoś postawił na srebrnym globie gigantyczny reflektor. Naukowcy od razu zaczęli szukać wyjaśnienia tego zjawiska. Z początku myśleli, że to światła samolotu lecącego między obserwatorami a satelitą. Szybko jednak uświadomili sobie, że mało prawdopodobne, aby to zjawisko było widoczne w tym samym czasie w różnych częściach świata. W drugiej kolejności zastanawiali się nad satelitami Starlink. Teoretycznie jeden z nich mógł wykręcić obserwatorom wrednego psikusa, w wyniku którego światła urządzeń zostałyby pomylone z błyskami na Księżycu. Ale znów, gdyby satelity były temu winne, ich poświata byłaby ruchoma. W czasie, gdy naukowcy starają się znaleźć odpowiedzi na te pytania, inni postanawiają zbadać to zjawisko w znacznie większym szczególe. W tym celu skonstruowali nowy teleskop w północnej części Sewilli. Panujące tam warunki pozwalają na względnie dobre obserwowanie Księżyca. Teleskop ten jest zaopatrzony w dwie kamery sterowane zdalnie z niemieckiego kampusu. Jeśli oba urządzenia wychwycą jakieś niecodzienne zjawiska na powierzchni Księżyca, szybko zbliżą teleskop w jego kierunku, żeby zobaczyć, co się dzieje. Będzie również potrzebna zaawansowana sztuczna inteligencja, żeby nauczyć kamery odróżniać niewyjaśnione zjawiska na Księżycu od świateł samolotu, satelitów czy pomniejszych meteorytów, które mogą wejść w atmosferę Ziemi. Ale nawet bez teleskopu mamy już pewną teorię, która może rzucić nieco światła na obecność tak jasnych błysków na powierzchni Księżyca. Satelita wpływa na ruchy pływowe mórz i oceanów na Ziemi siłą grawitacji. Ale nasza planeta ma podobny wpływ na swojego satelitę. Tylko że grawitacja Ziemi jest 32,5 razy silniejsza. Podczas orbitowania wokół błękitnej planety Księżyc bywa w najbliższych możliwych punktach. Wtedy interakcja między dwoma ciałami niebieskimi jest największa i siły pływowe mogą wywoływać pęknięcia na powierzchni Księżyca, z pomiędzy których wydobywają się gazy. Te potężne chmury gazu biorą ze sobą księżycowy pył, a to, co widzimy przez teleskopy jako jasne błyski, w rzeczywistości są dużymi obłokami pyłu. Są one okrągłe i świetnie odbijają światło słoneczne. Gdy patrzymy na to z pewnej odległości, faktycznie widzimy rozbłyski świetlne. W momencie, gdy pył ten się unosi, myślimy, że miała miejsce mała eksplozja. Chwilę później blask ciemnieje, a pył osiada. Takie rzeczy na powierzchni Księżyca dzieją się regularnie i nazywa się je przejściowymi zjawiskami księżycowymi. Poza błyskami dzieją się również inne, niemal mityczne zjawiska. W 1178 piątka mnichów twierdziła, że widziała Księżyc w kształcie rogu, który zaczął pękać w jego górnej części. Następnie z miejsca pęknięcia wydobywały się płomienie. Wszystko to przypominało ziejącego ogniem smoka. Chwilę później Księżyc zaczął pulsować i powrócił do swojego pierwotnego stanu. Zjawisko to powtórzyło się ponad 10-krotnie i za każdym razem płomienie te wyglądały inaczej. Gdy wszystko się skończyło, satelita zrobił się czarny. Dopiero w XX wieku naukowcy podjęli próbę wytłumaczenia tego zjawiska. Teoretyzowali, że w tym czasie z Księżycem mogła zderzyć się ogromna asteroida. Niewykluczone, że za jej sprawą powstał krater Giordano Bruno, którego szerokość szacuje się na 15 mostów bruklińskich. Gdyby tak się stało, na Ziemię spadłyby miliony ton odłamków asteroidy. Mieszkańcy naszej planety byliby świadkami spektakularnego deszczu meteorytów, który z pewnością zostałby odpowiednio udokumentowany. Ale tak się nie stało. Zjawisko, które mnisi zaobserwowali, jest bardzo kłopotliwe. Być może widzieli upadek asteroidy, która zmierzała w kierunku Ziemi, a oni sami postrzegali światło płonącego ciała niebieskiego jako coś złowieszczego dziejącego się na Księżycu. Równie dobrze mogli to wszystko zmyślić. Poza nimi nie było żadnych innych świadków tego fenomenu. Inną ciekawostką są błękitno-czerwone światła jaśniejące na Księżycu, które widać tylko wtedy, gdy satelita ma kształt rogu. Zjawisko to występuje najczęściej w kraterze Aristrachus.
Płomienie znikają tak samo szybko, jak się pojawiają, zupełnie jak błyskawice. Tak naprawdę to prąd powstały w wyniku sił pływowych. Powodują one mechaniczny nacisk, który z czasem gromadzi się w skałach. W rezultacie powstaje pole elektrostatyczne, które tworzy błękitne rozbłyski, zaskakujące wielu obserwatorów. Na Księżycu mogą być również gwiezdne rozbłyski, powstające w wyniku upadających na jego powierzchnię meteorytów. Ponieważ nasz satelita nie ma atmosfery, zbliżające się do asteroidy nie spalają się. Mają ogromną masę i poruszają się z karkołomną prędkością, co skutkuje spektakularnymi eksplozjami w momencie zderzenia. Na Ziemi wygląda to jak gwiezdny rozbłysk. Na przykład 13 maja 1972 niedaleko miejsca lądowania misji Apollo 14 spadł meteoryt z siłą 1000 ton trotylu. Gdybyśmy żyli znacznie wcześniej, moglibyśmy podziwiać nieustające rozbłyski na powierzchni Księżyca. Wszystkie kratery na satelicie powstały w wyniku uderzeń meteorytów. Wyobraźcie sobie, co tam musiało się dziać w przeszłości. Wiele z tych meteorytów było całkiem pożytecznych, ponieważ przyniosły ze sobą wodę. Owszem, na Księżycu jest woda. NASA potwierdziła ten fakt po badaniach przeprowadzonych teleskopem SOFIA. Był on umieszczony na pokładzie samolotu, a obserwacje przeprowadzano w górnej warstwie atmosfery Ziemi. Na takiej wysokości przyrząd był w stanie zaobserwować nawet najmniejsze szczegóły naszego satelity. Woda mogła znajdować się w kraterach na obu biegunach Księżyca. Miejsca te są słabo oświetlone, a życiodajny płyn mógł być w stanie stałym. Ale SOFIA wykryła wodę na oświetlonej części satelity. Oczywiście to jedynie cząsteczki H2O obecne w warstwach pyłu, ale to i tak coś. Gdybyśmy zdołali zebrać całą tę wodę, nie byłoby jej zbyt dużo. Dla porównania na Saharze znajduje się około 100 razy więcej wody niż na Księżycu. Obecnie jednak ma miejsce jeszcze bardziej zaskakujące zjawisko. Księżyc dosłownie rdzewieje, zupełnie jak kawałek starego metalu. Do pojawienia się rdzy potrzebujemy metalu, wody i tlenu. Ziemia księżycowa jest bogata w metal i, jak już się dowiedzieliśmy, jest w niej nieco wody. Ostatnim elementem układanki jest tlen. Wszyscy wiemy, że na Księżycu nie ma atmosfery, dzięki której moglibyśmy oddychać, ale są jego śladowe ilości. Pojawił się tam za sprawą wiatru słonecznego. Podmuchy naszej gwiazdy poruszają się z nieziemską prędkością, zdzierają tlen z górnych warstw naszej atmosfery i niosą dalej w kosmos. Ostatecznie wiatry z tak pozyskanymi cząsteczkami tlenu docierają do Księżyca. Voilà! Wszystkie składniki korozji są w jednym miejscu, a ruda żelaza obecna na powierzchni naszego satelity zaczyna nabierać czerwonawego odcienia. Jeśli proces ten będzie trwał dostatecznie długo, w odległej przyszłości Księżyc będzie przypominał Marsa i stanie się pomarańczowo-czerwony. Owszem, charakterystyczny kolor czwartej planety od Słońca powstał w wyniku tysięcy lat korozji. Trwała ona w okresie, gdy Mars obfitował w rzeki i morza oraz posiadał atmosferę z tlenem. Na Księżycu można również zobaczyć pewne obiekty, które zostawił po sobie człowiek. Między 1969 a 1972 satelitę odwiedziło 12 osób w ramach programu Apollo. Powstało 6 lądowisk, w obrębie których astronauci zostawili całą masę różnych rzeczy. Poza kilkunastoma satelitami oraz statkami kosmicznymi, które upadły albo miękko wylądowały na Księżycu, jest tam również łazik, kilka flag Stanów Zjednoczonych, zdjęcie rodzinne jednego z astronautów, a nawet 3 piłki golfowe. Pierwsza dwójka ludzi, która stanęła na srebrnym globie, zostawiła po sobie niezły bałagan. Gdy astronauci mieli wracać do domu, pobrali mnóstwo próbek księżycowej ziemi i skał. Żeby je wszystkie bezpiecznie dowieźć, musieli się pozbyć z pokładu kosmicznego modułu zbędnych rzeczy. Były to kamera telewizyjna, przyrządy do pobierania próbek, wyposażenie naukowe, a nawet oparcia z foteli. Astronauci spędzili na powierzchni Księżyca całe 8 minut i wyrzucili ogromną górę niepotrzebnych rzeczy. Gdyby zebrać wszystkie te obiekty oraz gruz pozostawiony przez 12 astronautów i położyć je na wadze, otrzymalibyśmy około 199 ton. To mniej więcej tyle, co 3 ciężkie, opancerzone czołgi lub 3 pełne samoloty pasażerskie. Dziwne, ale prawdziwe.
Z najnowszych badań wynika, że Księżyc ma ogon, który co miesiąc opatula naszą planetę niczym szal. Jest smukły, składa się z milionów atomów sodu i ciągnie się za naturalnym satelitą Ziemi, a nasza planeta regularnie przez niego przelatuje. Uderzające meteoryty strącają rzeczone atomy sodu z powierzchni Księżyca i wysyłają głębiej w kosmos. Księżyc znajduje się między Słońcem a naszą planetą przez kilka dni w miesiącu. Właśnie wtedy Ziemia przyciąga do siebie sodowy ogon. Rozciąga go do kształtu długiego pasa, który owija się wokół naszej atmosfery. Jest on całkowicie nieszkodliwy oraz niewidoczny gołym okiem, 50-krotnie ciemniejszy niż to, co widzimy. Jednak w tym wyjątkowym okresie mocne teleskopy dostrzegają na niebie jego bladą, żółtawą poświatę. Ogon ten wygląda jak jaśniejący punkt o szerokości 5-krotnie większej niż średnica srebrnego globu. Według matematyków mogą istnieć białe dziury. Niestety naukowcy jeszcze takiej nie znaleźli. Nawet gdybyście ją zobaczyli, nie moglibyście do niej wejść od zewnątrz, ale dostrzeglibyście wychodzące z niej światło oraz materię. W 2019 Betelgeza, czerwony gigant z gwiazdozbioru Oriona, zaczęła ciemnieć, co wprawiło astronomów w zakłopotanie. Już wtedy gwiazda powiększyła się do niebotycznych rozmiarów. Gdyby miała zastąpić nasze Słońce, sięgałaby daleko poza orbitę Jowisza. Potem jesienią 2019 zaczęła ciemnieć. Proces ten trwał do lutego 2020 roku i był widoczny gołym okiem. Nic dziwnego, ponieważ jasność gwiazdy zmniejszyła się o 2/3. Astronomowie myśleli, że Betelgeza wkrótce eksploduje w supernowej, ale ta w kwietniu nieoczekiwanie wróciła do swojej pierwotnej jasności. Dzięki teleskopowi Hubble'a naukowcy odkryli, że gwiazda wyrzuciła część swojej materii, co częściowo przyćmiło jej blask. Droga Mleczna zderzy się z Andromedą, jej najbliższym sąsiadem, ale nastąpi to za około 4 miliardy lat. W wyniku tego spotkania uformuje się gigantyczna, eliptyczna galaktyka. Na Księżycu może być więcej wody niż naukowcy zakładali. I nie tylko na jego ciemnej stronie, ale również tej, którą widzimy na co dzień. Niewykluczone, że ta woda odegra ważną rolę w zaplanowanych na najbliższe lata misjach. Watowe egzoplanety to wyjątkowe ciała niebieskie znajdujące się poza Układem Słonecznym. Zwane również wielkimi obłokami, mają najmniejszą odkrytą gęstość, co nadaje im zwiewny, watowaty wygląd. Choć przypominają przysmak z dzieciństwa, planety te są ogromne. Misja Juno zarejestrowała w górnej warstwie atmosfery Jowisza coś niebywałego. Tym niecodziennym zjawiskiem były duszki i elfy ponad powierzchnią planety. Są to krótkie, trwające zaledwie kilka milisekund jasne rozbłyski światła. Rozciągają się w pionie w stosunku do powierzchni planety. Na Ziemi podobne rozbłyski zwykle mają miejsce na wysokości około 96 km nad ulewnymi burzami. We Wszechświecie są nie tylko planety karłowate, ale również galaktyki karłowate. Zawierają od 1000 do kilku miliardów gwiazd. Dla porównania w Drodze Mlecznej znajduje się od 250 do 400 miliardów gwiazd. Na Saturnie szaleje cyklon rozmiarów naszej planety, zwany Wielką Białą Plamą. Ma warkocz białych chmur i okrąża całą planetę. Występuje co około 30 lat, czyli wtedy, gdy północna półkula Saturna przechyla się w kierunku Słońca. Z początku cyklon rzeczywiście jest plamą, dopiero potem zaczyna się rozciągać. A to dlatego, że Wielka Biała Plama jest ogromnym skupiskiem burz. Co jednak bardziej intryguje astronomów, to jego źródło energii. Niektórzy naukowcy twierdzą, że jest nim Słońce, ale inni nie zgadzają się z tą teorią. Mówią, że chmurna forma cyklonu byłaby możliwa tylko wtedy, gdyby istniało wewnętrzne źródło energii napędzające wiejące wiatry. Dzikie planety nie orbitują wokół gwiazd prawdopodobnie dlatego, że ich nie mają. Te swobodnie przemierzające wszechświat ciała niebieskie mogą pojawić się w dosłownie każdym jego zakątku. Ale bardzo trudno je znaleźć, gdyż nie emitują światła ani nie produkują ciepła. Oznacza to, że pozostają niewidoczne w świetle podczerwonym. Niedawno jednak astronomowie dostrzegli najmniejszą dziką planetę w Drodze Mlecznej. Jest mniejsza od Ziemi, ale nieco większa od Marsa. Księżyc zdaje się kurczyć. Naturalny satelita Ziemi jest obecnie o 45 metrów węższy niż setki milionów lat temu. Przyczyną tego zjawiska może być schładzające się wnętrze Księżyca. Może ono również tłumaczyć występujące na jego powierzchni wstrząsy. Astronomowie odkryli niedawno, że na Marsie zachodzi aktywność sejsmiczna. Trzęsienia czerwonej planety są regularnie występującym zjawiskiem.
Naukowcy często odkrywają w kosmosie dziwaczne obiekty. Wiele z nich wygląda jak rozmazane plamy. Istnieje jednak pewien ich rodzaj, który nie przypomina żadnego znanego ciała niebieskiego. Dziwne okręgi radiowe są widoczne tylko za pośrednictwem radioteleskopów. Nie są ani pozostałościami po supernowych, ani dziwacznymi złudzeniami optycznymi. Niektórzy astronomowie twierdzą nawet, że mogą być gardzielami tuneli czasoprzestrzennych, czyli hipotetycznymi tunelami łączącymi czarne dziury. Szybkie błyski radiowe to oślepiające wybuchy fal radiowych. Trwają kilka milisekund i wyzwalają energię odpowiadającą tej produkowanej przez Słońce przez kilka dni. Większość z nich ma miejsce daleko poza Drogą Mleczną. Niedawno jednak astronomowie wykryli wybuchy zachodzące w naszej rodzimej galaktyce. Ich źródłem był magnetar oddalony od Ziemi o zaledwie 30 tysięcy lat świetlnych. Wszelki płyn unoszący się w kosmosie przybiera formę kuli. Zjawisko to zachodzi również w niskiej orbicie okołoziemskiej. Nie tak dawno temu naukowcy odkryli, że jedna z najmasywniejszych gwiazd w naszej okolicy zwyczajnie zniknęła. Była to gwiazda leżąca w odległości 75 milionów lat świetlnych od Ziemi. To dość daleko, żeby astronomowie mogli dostrzec pojedyncze gwiazdy, chyba że są wielkie. A ta, o której mówimy, była wręcz gargantuiczna. Świeciła 2,5 miliona razy jaśniej niż nasze Słońce. Po raz ostatni dała się widzieć w 2011, gdy astronomowie postanowili zbadać ją bardziej szczegółowo, było już za późno. Gwiazda rozpłynęła się w powietrzu. Tak masywne ciała niebieskie zwykle kończą życie spektakularnymi supernowymi. Astronomowie zauważyli jednak, że tutaj nic takiego nie zaszło. Według jednej teorii gwiazda zapadła się w czarną dziurę, nie wywołując uprzedniej supernowej. Jest to możliwe w przypadku niektórych gwiazd kończących życie, ale to niebywale rzadkie zjawisko. Niewykluczone, że za miliardy lat wszechświat rozszerzy się do takiego stopnia, że nie zobaczymy na niebie ani jednej gwiazdy. Wszystkie planety w Układzie Słonecznym emitują fale radiowe. Te produkowane przez Jowisza są wyjątkowo silne. Choć ta planeta ma największe i najsilniejsze pole magnetyczne, naukowcy nie wykryli żadnych fal dochodzących spoza Układu Słonecznego, a przynajmniej do 2020. Sygnał, jaki zdołali nagrać, pochodził z leżącego 51 lat świetlnych od Ziemi gazowego giganta Tau Bautis. Dzięki niemu astronomowie dowiedzieli się kilku rzeczy o jego polu magnetycznym. Ta informacja może pomóc w przyszłym zrozumieniu zjawisk zachodzących w atmosferze planety. Planeta karłowata Haumea znajduje się dalej od Ziemi niż Neptun. Orbituje w pasie Kuipera. Jest to lodowy pierścień o kształcie donata, który obiega Słońce. Wydłużona Haumea ma dwa księżyce. Jeden dzień na tej planecie trwa 4 ziemskie godziny. W każdym razie to ciało niebieskie jest dość specyficzne. Otaczają ją cienkie pierścienie, które mogły powstać w wyniku dawnej kolizji. W ciągu następnego biliona lat gwiazda w galaktyce GSN 069 może przeobrazić się w planetę rozmiarów Jowisza. Jest to możliwe ze względu na regularne spotkania z czarną dziurą. Najpierw astronomowie zauważyli niecodzienne i podejrzanie jasne rozbłyski promieni X. Miały one miejsce co 9 godzin. Po zbadaniu tego zjawiska naukowcy doszli do wniosku, że była to gwiazda poruszająca się po nietypowej orbicie wokół czarnej dziury. Co do oślepiających świateł, była to materia gwiazdy, którą czarna dziura pochłaniała z jej powierzchni. Okazało się, że w ciągu ponad miliona lat zredukowała ona czerwonego giganta do rozmiarów białego karła. Nic nie wskazuje na to, żeby proces ten miał się zatrzymać. Astronomowie znaleźli w atmosferze Wenus ślady fosforowodoru. Na Ziemi ten łatwopalny i bezbarwny gaz częściej znajduje się w miejscach zamieszkałych przez mikroby. Nic dziwnego, że według nowej teorii na Wenus może rozwijać się życie. Ale nawet gdyby tak było, mogłoby się pojawić jedynie w atmosferze wieczornej gwiazdy. Prawdopodobnie żaden organizm żywy nie byłby w stanie przetrwać ekstremalnego środowiska Wenus. Jej powierzchnia jest całkowicie sucha i nie występuje na niej ciekła woda. Z kolei panujące tam ciśnienie jest 90-krotnie silniejsze niż to na Ziemi. Temperatury często wzrastają do niemal 500 stopni Celsjusza. To wystarczy, żeby stopić niektóre metale. Powierzchnia Księżyca jest pokryta milionami kraterów, ale coś zgoła innego zwróciło na niego ostatnio uwagę świata. Ogromna dziura przypominająca wejście do tunelu. Natknięto się na nią podczas prac japońskiej sondy zbierającej dane o księżycowych jaskiniach lawowych.
Naukowcy zaobserwowali tam nietypowe zachowania echa, które mogą wskazywać, że pod skorupą znajduje się pusty obszar. Badacze wykorzystali echo do zbadania bliskiej okolicy otworu i nie wykluczyli, że możemy mieć do czynienia z całą siecią tuneli. Średnica dziury jest ogromna jak boisko do piłki nożnej. Krater ma nieregularny kształt i mierzy 130 metrów. Naukowcy twierdzą, że mogą się tam znajdować nieznane dotąd jaskinie, sieć tuneli lub nawet podziemna kraina ukryta głęboko pod powierzchnią. To wszystko mogłoby stworzyć znakomite schronienie dla astronautów albo teren do zbudowania księżycowej kolonii. Nikomu dotąd nie udało się pozostać na Księżycu dłużej niż 3 dni ze względu na warunki na naszym ziemskim satelicie. Cechuje się on dużymi zmianami temperatur, niską atmosferą oraz brakiem pola magnetycznego, które chroni wszystko, co żyje na powierzchni, przed oddziaływaniem promieniowania i światła słonecznego. Astronauci noszą specjalne kombinezony, ale nawet one nie podołają tym warunkom przez dłuższy okres. W jaskini lawowej byłoby to możliwe. Gorąca lawa stygnie z wierzchu. Na górze tworzy się wtedy twarda skorupa, a kiedy lawa przestaje pod nią płynąć, powstają tunele. Występują one również na naszej planecie, ale nie są choćby w połowie tak duże jak te księżycowe. Istnieje wyjątkowy gatunek drzewa zwany drzewem księżycowym. Wyrasta ono z nasion zabranych wcześniej na misję w kosmosie i przywiezionych z powrotem na Ziemię. Można je znaleźć w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych. Ziemia jest większa od Księżyca o 27%. Ma też o wiele większą masę, więc grawitacja na naszej planecie jest dużo silniejsza. Dla przykładu, jeśli upuścimy kamyk, upadnie o wiele szybciej niż na Księżycu. Wokół Ziemi krąży wiele satelitów, ale Księżyc jest jedynym naturalnym. Utworzył się podczas zderzenia naszej planety z inną wielkości Marsa, a miało to miejsce około 4,5 miliarda lat temu, krótko po tym, jak ukształtowało się Słońce i cały nasz Układ Słoneczny. Zaraz po zderzeniu ogromna chmura odparowanych skał weszła w orbitę okołoziemską, po czym stygnąc zmieniła się w pierścień niewielkich stałych obiektów. Kiedy później te skały połączyły się ze sobą, powstał Księżyc, którego kratery są pamiątką po tej niezwykłej kolizji. Jeśli stanęlibyście na Księżycu, wasz cień byłby o wiele ciemniejszy niż na Ziemi. To dlatego, że brak tam atmosfery, która rozproszyłaby promienie słoneczne. Jeden z księżyców Jowisza, Io, posiada setki wulkanów z całkiem widowiskowymi erupcjami, które czasem wypluwają lawę nawet na 400 tysięcy kilometrów w głąb atmosfery. Te wybuchy są skutkiem wyjątkowo silnego przyciągania, jakiemu poddany jest ten księżyc. Jego wnętrze na przemian kurczy się i rozluźnia, w zależności czy zbliża się on, czy oddala od Jowisza. Generuje to ogromną energię zasilającą aktywność wulkaniczną. Nie tylko planety, ale też niewielkie ciała niebieskie potrafią mieć swoje księżyce. W 1993 roku naukowcy odkryli asteroidę mierzącą 32 km oraz jej księżyc o wielkości zaledwie ponad 1,5 km. Aby uzyskać jasność naszej centralnej gwiazdy Słońca, potrzeba aż 400 tysięcy księżyców. Księżyc odbija światło płynące ze Słońca, ale sam go nie wytwarza. Natężenie tego światła zależy od kąta między Księżycem, Ziemią i Słońcem. Nasz satelita jest oddalony od nas o około 32 średnice Ziemi, a gdy znajduje się najbliżej, to odległość ta zmniejsza się do 29 ziemskich średnic. Podczas ciemnych i bezchmurnych nocy wydaje nam się, że możemy niemal dotknąć Księżyca w pełni, jednak aby tego faktycznie dokonać, musielibyśmy przemierzyć 400 tysięcy kilometrów. Na Księżycu znajduje się woda. Może nie jeziora czy stawy, ale lodowe okruchy skrywają się w skąpanych w wiecznym cieniu obszarach w pobliżu jego biegunów. Naukowcy uważają, że woda dotarła na Księżyc wiele lat temu, w czasie gdy zarówno on, jak i Ziemia były bombardowane deszczami asteroid i komet zawierających lód. Być może to właśnie ten proces pozwolił na powstanie naszych jezior i oceanów, a nie tylko księżycowego lodu. Najnowsze badania jednak zakładają, że we wnętrzu Księżyca już występowała woda i przedostała się na powierzchnię podczas aktywności wulkanicznej. Podobnie mogło być z naszą planetą. Spośród 200 księżyców w naszym Układzie Słonecznym nasz jest piątym co do wielkości. Największy jest jeden z księżyców Jowisza, Ganymedes, który ma masę 1,5 razy większą niż nasz naturalny satelita. Podczas misji Apollo 11 ludzkość po raz pierwszy stanęła na Księżycu. Był to niezwykle ważny moment w naszych dziejach, pokazywany w mediach na całym świecie. Jednak niewiele brakowało, aby transmisja nie doszła do skutku przez ogromne sztormy szalejące w tamtym czasie nad Australią.
Postawiono tam radioteleskop służący do otrzymywania sygnałów z naszego satelity. A co do samego Księżyca, wcale nie wygląda jak idealny okrąg. Bardziej przypomina jajo, którego szersza strona zwrócona jest ku nam. Kształt ten zawdzięcza swojej ciągłej rotacji. Księżyc w pełni może przyprawić Was o bezsenną noc. Badania dowiodły, że ludzie mają wtedy o wiele lżejszy sen i potrzeba im więcej czasu na zaśnięcie. Nie ma to jednak związku z jego zwiększoną jasnością, a z fazami księżycowymi, które mają wpływ na nasze zegary biologiczne. Każdego roku Księżyc oddala się od Ziemi z powodu interakcji pomiędzy jego polem grawitacyjnym a ziemskimi oceanami. W ciągu jednego roku odsuwa się o około 4 cm, co oznacza, że za 600 milionów lat znajdzie się o 23,5 tysiąca kilometrów dalej niż jest teraz. To wcale nie jest przypadkowa liczba, bo w tym samym czasie całkowite zaćmienia Słońca przestaną mieć miejsce. Człowiek nie postawił stopy na Księżycu od kilku dekad, ale te pozostawione przez wcześniejszych gości z Ziemi nadal są tam widoczne ze względu na brak wiatrów. To oznacza, że mogą tam przetrwać niezatarte nawet miliony lat. Księżyc ma swoją unikatową strefę czasową zwaną Lunar Standard Time. Czas biegnie tam inaczej. Tamtejszy rok jest podzielony na 12 dni, każdy długości naszego miesiąca. Dni zostały nazwane imionami astronautów, którzy chodzili po Księżycu. Kalendarz księżycowy liczy się od momentu, kiedy wylądował na nim Neil Armstrong w 1969 roku. Na jednym z księżyców Saturna prawdopodobnie istnieją źródła energii niezbędnej do życia. Znajduje się tam podziemny ocean i możliwe, że zachodzą w nim podobne reakcje chemiczne pozwalające na przetrwanie, co na naszej planecie. Dawniej były tam aktywne wulkany, prawdopodobnie w czasach, kiedy u nas żyły jeszcze dinozaury. Stopiona lawa stwardniała miliardy lat temu i utworzyła wyjątkowe kratery księżycowe, jednak wulkany pozostają nieaktywne od dłuższego czasu. Na naszym satelicie występują trzęsienia Ziemi, lub raczej trzęsienia Księżyca. Podobnie jak Ziemia, Księżyc również posiada skorupę, która zmienia swoje położenie. Trzęsienia zachodzą, kiedy skorupa nagrzewa się i rozciąga. Czasem mogą jednak być spowodowane uderzeniem meteorytu. Trzęsienia Księżyca nie są tak silne jak te ziemskie, ale trwają o wiele dłużej ze względu na brak wody, która mogłaby zapobiec wibracjom sejsmicznym. Wahania temperatury na Księżycu potrafią być naprawdę wysokie, ponieważ nie posiada on swojej temperatury. W ciągu dnia temperatura może sięgać nawet 93 stopni Celsjusza, ale przy biegunach wynosi minus 240 stopni. W 2019 roku astronauci odkryli nietypowe zjawisko kosmiczne. Wydawało się, że Księżyc, mijając Słońce, zatrzymał się na moment, by zawrócić w przeciwnym kierunku. To podobne złudzenie optyczne, jakie możemy zaobserwować podczas jazdy samochodem, kiedy wyprzedzamy pojazd jadący wolniej od nas. Wtedy to wygląda tak, jakby przez krótką chwilę jechał on do tyłu. Skorupa Księżyca nie jest tak samo gruba na całej swojej powierzchni. Niektóre jej części mają grubość 60 km, a inne są znacznie cieńsze. Księżyc nie zmienia koloru. Kiedy promienie słoneczne wpadają w atmosferę i docierają do niego, odbijają się od powierzchni, co z naszej perspektywy może wyglądać jakby przybierał różową lub czerwoną barwę. Czasem dochodzą do tego cząstki kurzu dostające się do atmosfery, które łącząc się z promieniami Słońca nadają Księżycowi pomarańczowy poblask. Księżyc wcale nie ma ciemnej strony, jest jedynie daleka strona, której nie możemy dostrzec z perspektywy naszej planety. Księżyc obraca się wokół własnej osi i robi pełen obrót wokół Słońca w tym samym czasie, dlatego zawsze widzimy tylko jedną z jego stron. Wszystkie planety w naszym Układzie mają co najmniej jeden Księżyc, oprócz Merkurego i Wenus. Merkury ma mniejszą masę od naszej planety, więc jego grawitacja jest również słabsza, zaledwie 38% ziemskiej. To oznacza, że obiekt ważący 45 kg na Ziemi ważyłby 17 kg na Merkury. Ze względu na słabe przyciąganie oraz zbyt bliską odległość od Słońca, Merkury nie może posiadać swojego Księżyca. Gdyby go miał, najprawdopodobniej zderzyłby się z planetą lub wyleciałby na orbitę okołosłoneczną, ostatecznie wpadając w samą gwiazdę. Wenus najprawdopodobniej nie ma swojego Księżyca również ze względu na swoją niebezpiecznie bliską pozycję względem Słońca.